Witam. Oto porównanie najnowszego filmu Kacpira i Kubka Dwuusznego na stan 26 lutego 2024 roku. Kacpir i polska nostalgia. Ponadgodzinny materiał, świetnie zaanimowany, długi czas pracy nad materiałem, przypominający dawne lata 2000. Film został wypuszczony miesiąc temu i już zyskał 346 tysięcy wyświetleń, 30 tysięcy lajków. Kacpir ma obecnie 123 tysiące subskrypcji. Teraz Kubek Dwuuszny i Psi Patrol odcinek drugi. Film bardziej komediowy niż edukacyjny, też świetnie zaanimowany, ale w innym stylu, ale tak jak u Kacpira, też ciężko przy nim pracował i długo. Kacpir nie robił wszystkiego sam, ale Kubek chyba wszystko robił sam. Mimo, że Kubek ma tylko na razie 73 700 subów, to film w 6 dni zyskał 324 000 wyświetleń i 11 000 lajków. Sami ocencie, które lepsze. Życzę miłego oglądania obu materiałów.